Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Assassin's Creed Valhalla. I tak sobie pomyślałem, te miejsce Jorvik jest dość małym miejscem, dlatego mało tu zostało i zanim udamy się dalej, postanowiłem wyczyścić wszystko, co tu się da. Zaznaczyłem sobie już jakieś tam przedmioty do zdobycia. I szybko udamy się w tamtym kierunku. 100 metrów mamy do pierwszej skrzyni. Mamy dwa zadania poboczne, trzy bogactwa i tyle. Więc tak, tutaj mamy już pierwszą skrzynię, widzę, na tym statku. Świetnie, to było bardzo proste. Okay. Teraz zaledwie 30 metrów stąd mamy następną, tak? Tylko że teraz trzeba pokombinować trochę, żeby się dostać do środka. No, ale niezbyt mocno, że tak powiem. List od zarządcy portu. Do zarządcy portu. Transport srebra i skór od naszych przyjaciół z wąskiej przełęczy. Wow, cóż za długi list, wyczerpujący. Okej. W każdym razie mamy to załatwione. Teraz pijaństwo jest po drugiej stronie. Nie jestem pewien, czy już mamy zaliczone pijaństwo, ale jeżeli nie będzie stawki, to znaczy, że mamy zaliczone, to będzie wiadomo. Okej. Jest zakład, czyli nie wygraliśmy jeszcze tutaj picia. Zawsze to kasa do przodu. Bo jednak chyba nie jestem pewien, czy muszę sprawdzić dokładnie, czy jest za to osiągnięcie. W każdym razie kasa na pewno. To łatwa tak naprawdę. Okej, połowa za nami. Staggering already. No i dwa ostatnie. Okej, pijackie wyzwanie mamy załatwione, więc wypadałoby teraz coś zaznaczyć. I tak, tutaj mamy jeszcze coś i mamy zadanie i mamy sztabę. Trzy te rzeczy i później jeszcze tu zadanie i te dwie rzeczy i wszystko. Jorvik. Więc co mamy najbliższe? To 120, 149. Zaraz, co mam najbliższe na mapie? Najbliższe mamy... Możemy zacząć od bogactwa, ok. Ewentualnie skrzyni, no to nie jest bogactwo, bo...
za taką małą kropkę nie wskakuje nam tam na mapce. Ale trzeba też zebrać do 100%. Gdzie? Niżej. Tak się zastanawiam, tylko niżej. Jakaś studnia może? Nie, to pole nisko. Myślałem, że to studnia. Gdzieś musi być wejście, raczej zejście. Ten budynek wygląda na jakiś taki duży. W środku przeciwnicy. Gdzie wejście jest? Aha, od góry. Okej, ale tutaj już tylko srebro zostało na dobrą sprawę. Nie ma żadnego... A, zaraz. A, była tu kiedyś skrzynia. Ale... To jakoś chytrze ukryte. Need to cloak myself here. Nie, tędy się nie dostanę. Dobra, mniejsza o to. Lecimy do zadania. Będzie trzeba tu wrócić, jak tylko to zostanie. Kurde, dziwne, no. Gdzieś jest zajście. What is this about God and pies? Someone stole my pie, and I, a skilled sniffer, am going to weed that pie thief out! All for a piece of pie? It is no ordinary pie. My pies top any other pies, and the blasted pie thief knows it! Oh, the smell! Okay. Oh, the thief went down this road! Dobra, to biegniemy za nim. Prowadź. Come on, thief! I
know you're here. I can smell my pie. The thief should not be far. Fragrant of melted butter. Comforting. Oh. Aha! The thief came by. I am on the trail. Czyli to nie ten. My nose does not lie. Come out, thief! The coy sweetness of berries. I smell it. The thief must be near now. I recognize my pie's allure to any nose. Come out! Come out! The aroma of a pastry baked just right. The thief is near! To jest? Tak, to na pewno już to ta osoba. Now, give my delicious pie back. Delicious? Your pie was blander than my late father's face. What did you put in my pie? The smell, this aroma. It's never produced such an effect before. I added some honey. It'll enhance the berries by a bit. Good God. It does enhance the sweet smell. This is remarkable. Unheard of. A miracle. It's all. It seems like this child could make an extraordinary baker. And Jorvik could use one this thief. Well, it does smell spectacular. You have a keen sense for the culinary arts, child. You want a job? No, on chyba żartuje. A, dla niej zaproponował. Dobra, i koniec zadania? Stop stealing the pies. Oh, thank you for your help. Come by my stall, should you have a craving for pie. Okej. Zadanie mamy zaliczone. Biegnijmy teraz po sztaby. Albo ewentualnie do kolejnego zadania. Co bliżej? Zadanie. No dobra. Niech będzie. Are you going to enter the water or not? No. That man needs a push or a good scare. I'm baptized, the bigger business will be. One does not receive the Holy Spirit under the watchful eye of God simply to improve trade. I have a delicate body. O to chodziło? There you go. Gold! Gold! The ice waves are taking me! Save! Oh. Hey! This is not so bad! Good God, at last! I hereby baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit within us all. You are now a child of God. So. Takie zadania to ja lubię. No dobra, wszystkie tajemnice tej lokacji zaliczone i wskoczyły punkty? Nie, troszeczkę brakuje. Dobra, ruszmy teraz po sztaby. Tutaj tak. O proszę. A, klucz. A kto ma klucz? Tu coś się dowiemy. List do czciciela. Trzy wspólne warunki. Trójca piekielnego chaosu i cierpienia. Powiadamiam was, moi bracia, w wierze. Gdy te warunki zostaną spełnione... Nie. To nie to. A, że trzy klucze trzeba. W ogóle.
Ciekawe, gdzie te klucze mogę znaleźć, u kogo. To jednak nie takie proste, tą lokację wyczyścić. Pobiegnijmy więc tutaj jeszcze. No co jest? Okay. Zaczynajmy poszukiwania. Tam trzeba dotrzeć. Tylko teraz trzeba rozkminić jak, tak? Aha. Niespodziankę im zrobię. O, i dwa punkty od razu wpadły. To teraz tak. Co by tu można było jeszcze rozwijać? O, tutaj. No i dobra, wróćmy do eksploracji. Kolejna zapora, ale może skorzystam, żeby nie marnować. Tutaj widziałem właśnie, że mogę sobie z tego skorzystać. Okej, ale tutaj jeszcze też coś mamy. Można zabrać elegancko. No dobra. O, znowu sztaba Wolframu. Można będzie w naszej osadzie na jeszcze lepszą. Właśnie zapomniałem o tym, że u Gunnara można teraz zupgradeować albo broń, albo zbroję na najwyższy poziom. Teraz momencik, bo się zakręciłem troszeczkę. Stąd przyszliśmy, czy... Nie, to jest inna droga, dobra.
muszę sobie odblokować te przejście. Czyli muszę być po drugiej stronie jakoś. No i wszystko na ten temat. O, jest kolejna zapora. My jesteśmy. Ostro, jaki to jest, kurde, sieć połączeń. To jest zajebiście zaplanowane. Dobra, ale ja już bym chciał tak naprawdę, ale nie można chyba. A, można. No cóż, trzeba będzie powrócić tutaj, w takim razie poszukać jeszcze tego jednego klucza. Jak się okazuje, bo mamy dwa chyba, z tego co dobrze pamiętam. Więc w następnym odcinku najwyżej zacznę od tego. A teraz powróćmy do Randvi. Jeszcze właśnie sprawa tego. Albo zaraz, jeszcze spróbujmy się przejść tutaj po tym głównym placu. Może natrafimy na tego gościa z kluczem? Ciekawa sprawa, że w ogóle twórcy tak to zaplanowali. Lokacja wygląda na niewielką, niewiele rzeczy, ale tutaj jedna właśnie skrzynia bardzo podchwytliwie, trzeba przyznać, że aż potrzeba trzy klucze. I z tego co widać, to jeden gdzieś jest mocno ukryty nawet. Ale to i tak kwestia czasu i będzie to na pewno zaliczone na 100%. O ile oczywiście nie jest zgliczowane, tak jak tutaj czasami się zdarza. To. Okej, może stąd coś. Show me what lies ahead. Nie
nigdzie nie widać żadnego klucza. Przejdę tak kawałek, się przebiegnę. Może akurat coś. Ale czemu tutaj? Tutaj jeszcze tą znajdźkę ukryć. Gdzieś bardzo nisko. Nie no, jednak prawdopodobieństwo, że znajdziemy klucz w ten sposób, jest bardzo małe, jak widać. No dobra, to już nie będę bardziej przedłużał tego. Powrócimy do tematu. Lokacja jest prawie ukończona. Ale za to, zanim udamy się jeszcze do Randvi, to udamy się tutaj i dokonamy najazdu szybko. Tak, trzeba wybiec poza mury jak najszybciej. No to będzie odcinek taki bardziej eksploracyjny i zakończony najazdem. Może jeszcze jakąś rozbudową bazy, osady znaczy. Co jest z tym rumakiem naszym? Tam jest. No dobra. 600 metrów to powinno szybko minąć. Nie widać. Przynajmniej przez te drzewa. Okej, to tam jest jakieś wzgórze chyba, tak? Czy jakoś... Jakieś ruiny to są. Chciałem powiedzieć jakaś budowla. Ale to już nie jest budowla, to już są ruiny tylko. Tutaj zadanie jest też od razu. Co się stało?
się gra zawiesiła. Okej, jak widzieliście, gra się zawiesiła, dlatego startuję od tego samego momentu. Miejmy nadzieję, że teraz się nie zgliczuje. Zobaczymy. A ojciec już nie żyje. Już się utopił. Zatem zostało tylko przekazać im tą smutną wiadomość. That lake goes deep. Did you at least find the treasure? Yes. Take this bracelet your father sought. By rights, it's yours. Thank you, brave traveler. We knew you would find it. And what about father? Did you find him? Można skłamać. This lake serves your father's grave now, but with this last gift, his memory survives. You mean he drowned? Dokładnie. Where's the rest of your family? Mother got sick and never got better. And now she is under the ground. There is no one else. Rilda, remember? Father, sister, and Jorvik. Sell that trinket for food. Then travel to Yond. Your father would wish that. No i dobra, i tego zabrakło, rozumiecie, ostatnim razem, zanim gra się nie zawiesiła, okej. Okay. Mniejsza o to, w każdym razie nie może być tak, że odcinek się zakończy zawieszką. Można to przecież zmontować. Dlatego ruszamy do punktu synchronizacyjnego i wedle planu zaraz ruszymy dokonać najazdu i później wrócimy do Randvi i tyle, i to będzie koniec. Okej, spójrzmy tylko, czy przypadkiem... O kurde, dwie rzeczy. No dobra. Jak się dostać jeszcze tam? O, to jest pytanie. A. Okej. Mam i odpowiedź. No dobra, to... Jedna skrzynia ogarnięta. Spleśniały ser znaleźliśmy pod wodą. To jest gdzieś niżej? Gdzie to jest? A, wyżej. Tym razem wyżej. Dlatego nie mogliśmy tego zlokalizować od razu, okej. A już widzę zamek jeszcze jakiś. W który trzeba będzie pewnie strzelić. Magda. Akurat była prosta sprawa.
No dobra. W takim razie wszystko zebrane. Możemy opuścić tą lokację i udać się w stronę najazdu. Czyli tutaj. O, tutaj było trzeba znak zniszczyć. Nie mieliśmy strzały wcześniej. No dobra, ale ja już aż tak bardzo nie będę przedłużał. Tutaj jest bardzo wiele jeszcze rzeczy. To, o co mi chodzi, to najazd w celu później rozbudowy naszej osady. Na zakończenie i obranie kolejnego sprzymierzeńca. Zadania związanego z pozyskaniem sprzymierzeńca. Tylko kurde, tu jest śnieg, a tam jest woda. No właśnie. W takim razie musimy stąd się udać do tego najazdu. Przy okazji można było zahaczyć o ten właśnie przeklęty symbol. Zaraz tylko zobaczę, jak wygląda sytuacja u nas ze zdolnościami. A dokładniej to z adrenaliną. Jeżeli mamy, to jeszcze zahaczymy o to również. Metrów, jak mamy. No dobra. Załatwmy to. W takim bądź razie. Będzie z głowy. No nie zamulaj. Wejdziesz tędy, naprawdę? No właśnie. Kurde, nie wejdzie ona tędy. Z innej strony musimy tu zajść. Tu jest wejście. Jest. Okej. Teraz jak się dostać wyżej? Nie, nie, nie. Co ty zrobiłaś? Może być i tak. Już cały czas musimy... Tam jest drobinka jakaś. Do zestrzelenia. O!
fajnie. Mamy klucz. Klucz do skrzyni. A jakiej skrzyni? Klucz do skrzyni w kryjówce czcicieli. Na pewno się przyda. Freja posiada Seidu. Dar. Zdradzony z elfów na radość i żal. Okej. Symbol zniszczony. Można opuścić tą lokację. Wierzchowca przyzywamy. O kurde. Trzeba tą górę jakoś ominąć. Ale jednak nie będzie tak ciężko. Myślałem, że będzie gorzej. No dobra, 1000 metrów do celu. Myślę, że powinno szybko pójść. Będę się starał jak najszybciej te skrzynie otwierać, bo tak naprawdę walka z przeciwnikami nie ma dla nas aż takiego wielkiego znaczenia. Najbardziej chodzi nam właśnie o te punkty do rozbudowy osady. I to już tam. No skacz! Skoczy, skoczy. Dobra, odpoczął trochę, można przyspieszyć. Skacz! Skacz! No dobra, wreszcie dotarliśmy. Przyzwać trzeba naszych od razu. I ruszamy od razu na poszukiwania. O, od razu. No, 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 no. Chodź, pomóż. Okej. Skrzynia jest jakaś. Ale z drugiej strony się wchodzi. Okej. Mnie zaatakował. Mamy i kolejną. Guźce? A kto to taki?
No dobra, zejdźmy szybciutko po tą skrzynię niżej. Możemy teraz opuścić tą lokację i skierować się po kolejną skrzynię, która znajduje się tutaj. Okej, tutaj może powalczmy jednak, bo tutaj ktoś nam kozaczy trochę. Dobra, wyważmy ostatnią ze skrzyń. No i dosłownie naprawdę błyskawiczny najazd. Jeszcze tylko zostały skrzynie do zebrania. Szybciutko trzeba to uzupełnić. Tylko zaraz. O, gdzie? No dobra. Czemu się nie wspinasz, Eivor? Dajesz. Okej. Teraz 71 metrów następna. Trzeba wejść do środka. Znowu w takiej samej lokacji, dosłownie jak poprzednio. Jeszcze jedno. Okej, sprawdźmy, czy na pewno jest czysto. Jest czysto. Musimy tylko odbiec na bezpieczną odległość teraz. Dobra, i tak pomyślałem, żeby już odcinek nie wyszedł mega długi, to może w następnym odcinku wybierzemy sobie kolejnego sprzymierzeńca i wrócimy do Randvi. Już od tego zaczniemy. Dlatego w tym momencie sobie zakończę ten odcinek. Jaka fajna, osmalona cała.
Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.